tym miejscu tam, gdzie jest te drabinki, to były jeszcze takie pozostałości, no ale nie białe i nie takie piękne jak teraz. Ale pamiętam to wszystko. No. I fontanna była, działała jeszcze też wtedy. A potem wszystko zostało zniszczone. A teraz jest przepięknie. Przecież się wystroiłam już od rana, żeby przyjść. Gdy ponad rok temu zastanawialiśmy się, jak ma wyglądać to miejsce, zaprosiłam do współpracy Świdniczan. Zaprosiłam architektów, urbanistów, plastyków, zaprosiłam przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale słuchałam też tego, co mówią mieszkańcy, te osoby, które z tego miejsca miały później korzystać. I wspólnie doszliśmy do wniosku, że bardzo nam się wszystkim marzy takie miejsce w centrum miasta, gdzie można by było przysiąść na ławce, gdzie można by było cieszyć się zielenią, gdzie będzie takie miejsce relaksu, takie miejsce, gdzie można przyjść właśnie z wózeczkiem, z maluszkiem, gdzie jest blisko od domu dla tych osób, które mają kłopoty z poruszaniem się. I wszyscy chcieliśmy jednego, żeby było to miejsce o pięknej zieleni. Jestem niezmiernie szczęśliwy, bo to mieszkańcy, szczególnie ludzie starsi tutaj mieszkający, będą mogli sobie naprawdę w ciszy, w spokoju przy szumie tej wody odpocząć i fajnie, cieszę się, mam wielką satysfakcję, cóż więcej. Ja myślę, że większość będzie pilnować, prawda? Jak zobaczę, że słonecznik to będzie. Oj, ten słonecznik to jest bardzo zlaga. Wszyscy to mówią, pani prezydent, kto mieszka, że będą pilnować. Będziemy pilnować. Będziemy pilnować. Pani prezydent, jak pani ocenia przebieg inwestycji? Wszystko przebiegło sprawnie, zgodnie z planem. Troszeczkę opóźniliśmy termin otwarcia, bo chcieliśmy jeszcze to piękne miejsce zabezpieczyć monitoringiem. To było takie dodatkowe zadanie. W tej chwili monitoring już działa. Chcemy w ten sposób ochronić ten plac, ten skwer przed niestety wandalami, choć liczę na to, że może uszanują to tak piękne miejsce, odnowione z takim pietyzmem. Jest tu wiele pięknych roślin. Chcieliśmy, by było to miejsce takiego odpoczynku, relaksu, gdzie można przysiąść na chwilę, ponapawać się szumiącą wodą, popatrzeć na róże. Mam nadzieję, że właśnie tak to będzie funkcjonować. A jak pani ocenia efekt końcowy? Czy przerósł pani oczekiwania? No jest taki jak w moich marzeniach, czyli jest dużo pięknej roślinności przede wszystkim, jest dużo ławek, czyli jest gdzie usiąść. Ja myślę, że tym roślinom trzeba jeszcze z rok, dwa dać, żeby one się rzeczywiście rozwinęły, urosły, ale już jest pięknie. A jakie kolejne plany? No kolejny plan duży związany z zielenią to oczywiście park centralny. W tej chwili toczy się postępowanie przetargowe na wygłonienie projektanta, bo mamy już wstępną koncepcję, jak chcielibyśmy, żeby park wyglądał. Pod to potrzebny nam szczegółowy projekt. No i starania o środki, choć nawet jeśli nie otrzymamy środków zewnętrznych, ale bardzo na to liczymy, to i tak remont parku centralnego rozpocznie się jeszcze w tym roku.